Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam nowy produkt od Games Workshop Moonbase Clysus, czyli podłoże i kilka terenów w jednym pudełku. Zapraszam do odcinka. Przed nami Moonbase Clysus, czyli baza księżycowa Clysus. Jest to pomysł Games Workshopu dla moim zdaniem początkujących, którzy potrzebują za w sumie nieduże pieniądze, bo cena tego to jest 250 zł, myśląc o cenie sklepu Games Workshop. Oczywiście w naszych lokalnych sklepikach będzie ona trochę tańsza, bo zawsze robią różne rabaciki. Jest to mata do gry, mata tekturowa co prawda, ale mata, jakieś podłoże do gry i kilka terenów. Ile terenów zaraz zobaczymy. Przede wszystkim jak się prezentuje pudełko. Pudełko prezentuje się solidnie. Jest to dosyć duże i grube pudło, które ciężko jest otworzyć, bo się ładnie zasysa. Pudełko na pewno można później wykorzystać do czegoś innego, tak aby nie zmarnowało się, lub też do przenoszenia samego terenu. Staram się Wam pokazać jak najwięcej swojego stołu, który tutaj mam, tak abyście mogli zobaczyć jak produkt się prezentuje w swojej całej okazałości. Po otwarciu pudełka mamy oczywiście kilka wypraskach. Te wypraski to jest po prostu jednoczęściowe elementy terenu, które po prostu trzeba ze sobą złożyć, ale one są na wcisk. Nie wiem czy to widzicie, ale tu na przykład mamy taką wypustkę, która pasuje w tą wypustkę, więc te tereny wkładamy po prostu w ten sposób i one będą się trzymać. Nie jest to niestety mój produkt, więc nie chcę tutaj koledze wycinać, za co przy okazji dziękuję koledze Szwagrowi z podcastu Złoty Tron, który i z Łódzkiego Manufaktorum, który użyczył mi swojego zakupu, aby pokazać Wam jak fajny jest to produkt. Te tereny to jest po prostu dosyć gruby, wytrzymały plastik, który na pewno podczas użytkowania się nie zniszczy. Kiedyś Games Workshop robił tereny z żywicy, tego typu tereny, takie ruinki. Tutaj mamy je bardzo z grubego i solidnego plastiku. Jak widzicie, wszystko możemy złożyć i rozłożyć sobie do gry i po grze złożyć. To jest bardzo fajne, bo oznacza to, że będziemy mogli to spakować z powrotem do pudełka. Kolejna wypraska to oczywiście kolejne tereny i cóż, no, wygląda to jak trochę takie manufaktorum, jakieś faktycznie manufaktorum. Wenty, jak widzicie, są z dziurkami, więc można spokojnie przez te dziurki widzieć. Jest parę okienek, jest parę różnych takich mniejszych przeszkadzajek i jest skrzynka z logo Inkwizycji, która jest bardzo ważna. Jest skrzynka i jest taki właz. Dlaczego to jest ważne, zaraz opowiem. Następną rzeczą, jaką znajdujemy w pudełku, to jest instrukcja. Realm of Battle Moonbase Clysus, czyli teren bitewny Moonbase Clysus. Jedyne narzędzie, jakie będziecie potrzebować do złożenia tego, to są cążki i obdzieraczka do nadlewek, do różnych elementów. Jak widzicie, oczywiście składamy to w ten sposób, jedno nad drugim, wsuwamy i mamy teren. Następne tereny też pokazują, jak one mają wyglądać. Także to jest dosyć prosty montaż. I co mamy ciekawego? Mamy zasady dotyczące tych terenów, co możemy z nimi robić. To jest pierwsze. Mamy mini scenariusz, mini kampanię, co mamy robić, jeśli zagramy w którą misję. I mamy na przykład misję cash, czyli musimy walczyć o tą skrzynkę tutaj po środku, o czym zaraz. Zaraz więcej. Mamy Death's Corridor, czyli korytarz śmierci, pierwszy, drugi i troszeczkę na innych zasadach. No ale mamy też trzy scenariusze, jeśli dobrze pamiętam. Tak, trzy scenariusze. The Cash, korytarz śmierci i, no, przewracaj się. I Holding Out, czyli przetrzymanie pewnie przeciwnika. Nie chcę tutaj się wdrażać za bardzo w to, co, jakie to są scenariusze, ponieważ no, musicie sobie kupić pudełko, żeby zobaczyć, albo pożyczyć od kolegi całą instrukcję. Ale mamy tutaj dokładnie pokazane, jak ustawić tereny na macie i gdzie są strefy rozstawienia. Także to jest całkiem przyjemne. Te misje wykorzystują tereny miejskie, bo jak wiecie, lub nie wiecie, zaraz się dowiecie, ten teren jest dwustronny. I to było na tyle. Tyle w książeczce. Zerknijmy sobie teraz na sam stolik, samą matę, samo podłoże. Pozwoliłem sobie tutaj wyjąć wszystkie elementy terenu, czy tego podłoża. Jak widzicie, jest to dosyć gruba tektura i jest ona dosyć śmiesznie poskładana. Jak ona jest poskładana, pokazuję. Nie wiem, czy niektórzy z Was mogą pamiętać, kiedyś nad morzem można było kupić takie różnego rodzaju zabawki, łamigłówki, jak to porozkładać, jak to poprzekładać, one były połączone żyłkami, sznurkami i to mi to trochę przypomina taką właśnie łamigłówkę. O,
i mamy jeden element terenu rozłożony. Teren prezentuje się całkiem fajnie. Zaraz porobię Wam parę zbliżeń, parę fotek z bliska, żebyście zobaczyli, jakiej jakości jest ta grafika tak naprawdę. Od razu zaznaczę, że mam jedno ale do tej grafiki. Większość mat jest projektowana po prostu w komputerze. Znaczy, okej, to jest zastrzeżenie z mojej strony, dla niektórych, dla innych może być to po prostu wielki plus. To, co widzimy tutaj, to jest faktycznie, przynajmniej tak wygląda, że jest to faktycznie pomalowane elementy jakiegoś stołu, które są sfotografowane i sfotoshopowane z innymi elementami stołu. Także widać troszeczkę, no takie troszeczkę różne dysproporcje. Te na przykład akile z reguły są mniejsze na takich elementach terenu, ale powiem szczerze, że i tak mimo wszystko wygląda całkiem nieźle, jak na tekturowy stół. Mam jedno zastrzeżenie, pomijając już kwestię graficzną, która jest kwestią dosyć subiektywną, mam jedno zastrzeżenie co do rozmiaru. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale tutaj mamy przerwę między normalną matą, która jest 6x4, a tym stołem, tym elementem terenu. Taką przerwę mamy z każdej strony. Tu mamy troszeczkę większą na długości, na szerokości mamy troszeczkę mniejszą. Skąd ona wynika? Wynika ona stąd, że Moonbase Clexus nie jest stołem 6x4, nie jest 6 stóp na 4 stopy. Jest to stół 3,7 stopy na 5,5 cala. 5,5 stopy, nie wiem jak to tam się dokładnie liczy. Czyli stół normalny ma 183 cm długości, ten ma tylko 168. Szerokości ma normalnie 121, ten ma tylko 113, czyli gdzieś tracimy kilkanaście centymetrów stołu, co w sumie przy rozgrywkach takich w domu nie powinno być zupełnie żadnym problemem i tak naprawdę narzekam na to tylko z tego powodu, że jestem od wielu, wielu lat przyzwyczajony do grania na stołach 6x4, 4x4 lub 3x3, jeśli chodzi o jakieś skirmisze. Ta recenzja nie byłaby pełną recenzją, gdybym nie pokusił się o wycięcie kilku elementów terenu, więc uczynię to w tym momencie. Wycięcie tego wszystkiego zajęło mi, jak widzicie, znaczy wy nie widzicie, ja widzę, około 6,5 minuty, więc moim zdaniem niedużo. Oczywiście robiłem to na szybko, we wszystkich budynkach trzeba jeszcze pousuwać takie różnego rodzaju duperelki, ale to jest kwestia naprawdę kilkudziesięciu minut. Oczywiście można pomalować, ale nie trzeba. No i jak widzicie, jest to gotowy teren. Mamy niewiele budynków, naprawdę ich jest niewiele. Jedną rzecz zauważyłem przy tych dłuższych budynkach. Są tutaj takiego rodzaju listwy. Ciekaw jestem, czy jakby znaleźć tekturkę odpowiedniej grubości, czy nie można by było tego tutaj włożyć i zrobić sobie jakiegoś małego pięterka. Zastanawiam się. Ktoś jeszcze musi spróbować połączyć to z istniejącymi terenami od GW i na przykład spróbować wkleić tu jeden kwadracik czy coś. Ja niestety wszystkie tereny mam popakowane i nie mogę tego uczynić. Natomiast widzę, że bardzo one będą pasować do wszystkich innych terenów, które GW produkuje. No cóż, sprzątnę teraz tę zabudowę i pokażę Wam drugą stronę tego stołu, ale zanim to zrobimy, to może kilka zdjęć z bliska, jak to wszystko wygląda. Oczywiście weźcie pod uwagę, że to jest wycięte na szybko. Przed nami druga wersja stołu, czyli odwrócone po prostu elementy. Jak widzicie, wygląda to całkiem nieźle, moim zdaniem przynajmniej. Co zrobiłem? Odwróciłem po prostu każdy element do góry nogami, ale już widzę, że te elementy powinny być zamienione w ten sposób. Mogą być zamienione, bo to jest to tak jakby po prostu
stół plastikowy pomalowany przez Games Workshop. Games Workshop nawet tak trochę wygląda, jakby było to malowane. Więc to, co teraz zrobię, to po prostu pozamieniam te elementy, te dwa elementy z tamtym elementem, zobaczymy, jak to będzie się współgrało. Już widzę jedną rzecz, która w tym konkretnym modelu rzuca się w oczy, ale o tym za chwilę. Ok, jak widać, w tym momencie troszeczkę lepiej się zgrywają te wszystkie elementy na stole. Tutaj zgrywa nam się nawet skałka w tym miejscu, że możemy ją podłączyć, czyli możemy te elementy mieć na krawędziach, w rogach albo razem. No i oczywiście możemy stwierdzić, że to jest wyżej, to jest niżej, tutaj nie można skoczyć, trzeba iść dookoła, troszeczkę wyobraźni można użyć. I tak jak mówię, plusem jest to, że wygląda to naprawdę jak dobrze pomalowany stół. Minusem jest to, dla mnie też, że wygląda to jak dobrze pomalowany stół, po prostu. Nie ma tutaj, że tak powiem, bardziej czegoś wymyślnego, po prostu wygląda to jakby po prostu Games Workshop zrobiło zdjęcie z góry naprawdę dobrze pomalowanego stołu. Problem, jaki widzę z tym konkretnym egzemplarzem, jest następujący, pewnie na wideo też będziecie to widzieć. Ten konkretnie element jest nieco jaśniejszy niż cała reszta. Nie rzucało się to tak bardzo w oczy, możliwe, że nawet nie jest to zróżnicowane po drugiej stronie, natomiast ten element wyszedł troszeczkę jaśniej i no niestety rzuca się to w oczy, no na ślepego nie trafiło, ja widzę takie rzeczy, myślałem, że to może kwestia mojego oświetlenia, ale nie. Ciekaw jestem, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, na przykład lakierując to wszystko, ale wydaje mi się, że nie, bo tu jest po prostu troszeczkę jaśniejszy wydruk. Ciekaw jestem, czy większej ilości ludzi będzie się coś takiego trafiało, czy to jest po prostu jeden taki szczęśliwy egzemplarz. No więc cóż, położę na tej wersji stołu jeszcze tereny i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z terenami, które są w pudełku. No dobra, jak widać, tereny w samym kolor plastiku zlewają się ze stołem, jest to całkiem fajnie, wygląda to spójnie, a na tamtej stronie stołu wygląda to wystarczająco odróżniająco się, że tak powiem, więc odznaczają się one wystarczająco na jaśniejszej stronie stołu. Porobię parę ujęć z bliska, żebyście zobaczyli, jaka jest jakość tej grafiki. No i cóż, pamiętajcie, że to jest karton. Karton jest podatny na wilgoć, podatny jest na zalania, więc na tym nie powinniśmy stawiać żadnych napoi, jeśli gramy, więc może dlatego ma tyle miejsca dookoła, żeby było miejsce, gdzie postawić napój, żeby nie stawiać na tym. No i są takie rzeczy jak tutaj, gdzie niekoniecznie ten karton Bristol się rozgiął wystarczająco. Jeżeli wam coś takiego nie przeszkadza, to oczywiście nie jest to problem. No i pamiętajmy, że to jest Battlefield in a Box, to jest stół do grania w pudełku. Troszeczkę więcej terenów możemy sobie dorzucić i naprawdę na szybko rozłożyć z szafki, wyjąć, położyć na podłodze i grać we Floorhammera. Na czymś takim wolałbym dużo bardziej niż na czymś innym, więc całkiem niezłe rozwiązanie, tym bardziej, że kosztuje tylko 250 zł. Uważam, że za cenę, co dostajemy za tą cenę, jest wystarczające naprawdę do rozpoczęcia swojej przygody z Warhammerem. Jeśli na przykład połączymy to z takimi zestawami jak ten First Strike czy No No Fear, mamy naprawdę jeszcze jeden duży budynek i mniejsze kontenery, które są naszymi line of sight blokerami. Naprawdę możemy sobie już pograć tymi jednostkami, które mamy. No cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Jeśli macie ochotę oglądać takich więcej, to dajcie mi znać. A ja, cóż, żegnam się z wami i zapraszam do oglądania jeszcze kilku ostatnich ujęć.